Pierwszy sierpniowy weekend na drugoligowych boiskach odbyły się mecze drugiej kolejki. Właściwie to weekend wystartował wcześniej, bowiem aż 3 spotkania rozegrano już w piątek. Najwcześniej rozpoczął się mecz w Katowicach pomiędzy Rozwojem a Wisłą Puławy. Na zegarze 29 minuta, gdy Rozwój udokumentował swoją przewagę, Daniel Paszek wyłożył piłkę Kamilowi Łączkowi, a ten mocnym uderzeniem lewą nogą pokonał bramkarza. Naprawdę mogła się podobać tego dnia postawa gospodarzy, którzy przed meczem nie byli raczej uznawani za faworytów. Do przerwy było 1-0, to natomiast sytuacja z 4 minuty drugiej połowy. Przy piłce Przemysław Mońka. Popatrzmy, Mońka decyduje się na strzał! Sebastian Madejski nawet w tej sytuacji nie drgnął, a Mońka podwyższył prowadzenie miejscowych. Obie drużyny zaczęły sezon od porażek, a w przypadku Wisły Puławy nie było widać szczególnej poprawy w stosunku do meczu z Siarką. Spadkowicz z pierwszej ligi w końcówce zepchnął co prawda gospodarzy do defensywy, ale nie był w stanie zdobyć nawet gola kontaktowego. Wisła po 2 kolejkach pozostaje z 0 na koncie, z kolei kibice w Katowicach po tym spotkaniu mogli mieć powody do satysfakcji. Kiedy w Katowicach zaczynała się druga połowa, pierwszy gwizdek wybrzmiał w Tarnobrzegu. Tutaj mierzyli się dwaj zwycięzcy z pierwszej kolejki. Siarka, która ograła Wisłę, i Radomiak, który na otwarcie sezonu pokonał u siebie Garbarnię Kraków. Przenosimy się od razu do drugiej połowy tego meczu, w której od początku sporo się działo. To 51 minuta. Świetne, oskrzydlające podanie do Kamila Cupriaka. Cupriak rozpędza się, ucieka Płatkowi, dogrywa do środka, gdzie na piłkę nabiega Leandro. To pierwszy gol dla Radomiaka w tym spotkaniu, a drugi już na koncie Brazylijczyka w tym sezonie. Leandro otworzył też strzelanie w meczu z Garbarnią, gdzie jednocześnie ustalił wynik spotkania. Do tego momentu nikt nie osiągnął wyraźnej przewagi, ale 55 minuta przyniosła ważne dla przebiegu tego meczu wydarzenie. Po złym dograniu Czyżyckiego Siarkę faulem musiał ratować Konrad Stępień, który obejrzał za to zagranie drugą żółtą kartkę. Od tego momentu Siarce grało się zdecydowanie trudniej. 73 minuta i kolejny indywidualny błąd gospodarzy. Tym razem nie popisał się Kamil Radul, co czujnie i pazernie wykorzystał Cupriak. Skrzydłowy tym samym do asysty dołożył gola. W błędzie byli jednak ci, którzy w tamtym momencie skreślili już Siarkę. 2 minuty po golu Cupriaka w ofensywie piłkarza Włodzimierza Gąsiora. Tym razem po głębokiej centrze nie popisał się Gostomski, który nie dał rady wyłapać piłki. Skrzętnie wykorzystał to Konrad Zaradny, a w Tarnobrzegu zrobiło się już tylko 1-2. Siarka nie mogła jednak walczyć o punkty, popełniając tak proste błędy. 80 minuta, tym razem Grzegorz Płatek zagrywa prosto pod nogi Matthew Bęby. Radomiak rusza trójką do przodu, Bęba do Jakuba Rolińca, Czech decyduje się na strzał. Debiutanckie trafienie Rolińca pieczętuje wyjazdowe zwycięstwo Radomiaka. 3 punkty jadą do Radomia, a drużyna Jerzego Cyraka może być z początku tego sezonu naprawdę zadowolona. Również w piątek, ale najpóźniej, bo o 19:00 rozpoczął się mecz w Rybniku. ROW po bezbramkowym remisie w Łodzi podejmował teraz Olimpię Elbląg. W zeszłym sezonie ogromną siłą drużyny z Rybnika były stałe fragmenty gry, przede wszystkim rzuty rożne. Sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda w nowym sezonie. 39 minuta, centruje Jaroszewski, nabiega na piłkę Kamil Spratek, a ROW obejmuje w ten sposób prowadzenie. W związku z tym potwierdzamy, drużyna Piotra Piekarczyka wciąż po rzutach rożnych potrafi być groźna. Wiosną ubiegłego sezonu z 7 zdobytymi bramkami uznanie w oczach kibiców zyskał Przemysław Brychlik, który trafił do Rybnika z Opola. Czy jesienią też będzie taki skuteczny? To 43 minuta, wrzutka ze skrzydła i nie kto inny jak właśnie Brychlik szczupakiem pokonuje Kacpra Tułowieckiego. No dobrze, powiedzą niektórzy, ale w poprzednim sezonie Brychlikowi udało się w jednym ze spotkań zaliczyć nawet dublet. Napastnik ROW-u i tym razem podejmuje rękawice. Po wybiciu Rosy i małym bilardzie piłka trafiła do Przemysława Brychlika, strzał, rykoszet i mamy 3-0 dla ROW-u. Wynik, co warto podkreślić, dosyć niespodziewany, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Olimpia zaczęła sezon nieźle od zwycięstwa nad Legionowią. Tutaj podopieczni trenera Borosa obudzili się jednak zbyt późno. W 82 minucie w polu karnym ręką zagrał Dawid Bober, a goście mieli rzut karny. Jakub Bojas naprzeciw Rosy? W Rybniku jest 3-1. To było jednak wszystko, co tego dnia w ofensywie była w stanie skurać drużyna przyjezdnych. W końcówce niezłą interwencją popisał się jeszcze Rosa, a punkty ostatecznie powędrowały na konto ROW-u. Przenosimy się teraz do sobotnich starć. Na początku lądujemy na północy Polski, w Wejherowie, gdzie Gryf grał z pierwszym sezonie liderem, GKS Jastrzębia, więc Beniaminek przed tygodniem sensacyjnie ograł MKS Kluczbork aż 5-1. Drużyna dowodzona z ławki przez Jarosława Skrobacza chciała w Wejherowie udowodnić, że tamto zwycięstwo nie było tylko przypadkiem.
To 32 minuta. Z prawej strony centruje Jadach. Jest w polu karnym Semeniuk i jest też Daniel Szczepan. 22-latek pakuje piłkę do bramki obok Ferry, zdobywając swojego drugiego gola w tym sezonie i znów dając GKS-owi prowadzenie. Sytuacji do podwyższenia wyniku goście mieli sporo, więcej niż Gryf miał szans do wyrównania. To 68 minuta, była w tej sytuacji próba Semeniuka wybroniona przez Ferrę, była też dobitka Tomasza Musioła, który z kolei przeniósł piłkę nad poprzeczką. To już końcowe fragmenty meczu. Na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry GKS wyprowadza jeszcze jeden atak. Kamil Jadach wpuszczony w pole karne dobrym podaniem, Jadach do lewej nogi, mocny strzał i mamy kolejną bramkę dla gości. Trudno będzie któremukolwiek z zawodników z Jastrzębia przebić pod względem urody gola Farida Aliego z poprzedniej kolejki, ale Jadachowi również trzeba oddać, że uderzył w tej sytuacji naprawdę świetnie. GKS w Wejherowie do swojego dorobku dokłada kolejne 3 punkty. Początek sezonu w wykonaniu Beniaminka z Jastrzębia jest naprawdę bardzo obiecujący. Legionowia Legionowo podejmowała w drugiej kolejce Wartę Poznań. W zeszłym sezonie w starciach tych drużyn dwukrotnie górą byli goście. Tutaj też mecz zaczął się lepiej dla przyjezdnych, choć w dosyć nietypowy sposób. Popatrzmy, 19 minuta, Dominik Pusek jest lekko blokowany przez rywala, po czym z piłką w rękach opuszcza pole karne. Nie uszło to uwadze sędziego Damiana Kosa, który podyktował dla Warty rzut wolny. Do piłki podchodzi Adrian Cierpka. Precyzyjny strzał daje prowadzenie Warcie. Sporo wrażeń kibicom przyniosła też końcówka pierwszej połowy tego meczu. Najpierw jesteśmy w 37 minucie. Wysoka piłka w pole karne, strącił futbolówkę Biegański, a Adrian Laskowski finalizuje akcję strzałem do pustej bramki. W tym momencie Warta prowadziła już 2 golami. Teraz natomiast w ofensywie Legionowia. 41 minuta. Prawą stroną boiska pędzi Mateusz Żebrowski. Żebrowski wpada z piłką w pole karne, uderzenie i Legionowie łapie kontakt. Okazało się jednak, że ostatnie słowo w pierwszej połowie należało do gości. To już doliczony czas pierwszej części, Hubert Antkowiak na prawym skrzydle. Antkowiak świetnie ogrywa dwójkę rywali, centruje w pole karne, a tam skutecznym wykończeniem popisuje się Przemysław Kita. To już trzeci gol napastnika, który w przeszłości rozegrał ponad 30 meczów w Ekstraklasie. Po zmianie stron Legionowia dążyła w pierwszej kolejności do złapania kontaktu z Wartą. 72 minuta, rzut rożny dla gospodarzy. Popatrzmy na to, co dzieje się w polu karnym. Zawodnik Warty zagrywa piłkę ręką, a miejscowi mają rzut karny. Mateusz Żebrowski ustawia futbolówkę, uderza precyzyjnie i jest już tylko 3-2 dla Warty. Emocji w Legionowie nie brakowało, ale na tym strzelanie już się zakończyło. Po 2 kolejkach Warta ma więc komplet punktów, natomiast Legionowia wciąż pozostaje z zerem na koncie. Z Legionowa przenosimy się do Stargardu. Tamtejsi Błękitni w pierwszej kolejce, również grając u siebie, niespodziewanie pokonali PGE GKS Bełchatów. W meczu ze Stalą Stalowa Wola między słupkami gospodarzy debiutował doświadczony Mariusz Rzepecki, ale nie miał on szczególnie dużo roboty. Więcej okazji do interwencji miał jego vis-a-vis w barwach Stali Dorian Frontczak. Spójrzmy na ten atak Błękitnych. Lewą stroną szarżuje Fadecki. Fadecki obsłużył świetnym podaniem Włókę, ale ten nie był w stanie czysto trafić w piłkę. To już minuta 89. Znów atak gospodarzy nakręca aktywny Fadecki. Gwiazda Błękitnych mija kolejnych rywali, uderza, ale w tej sytuacji na posterunku był Frontczak. W Stargardzie padał deszcz, ale nie padły bramki. Błękitni ze Stalą podzielili się punktami. Podobnie jak Błękitni, w drugiej kolejce po raz drugi w roli gospodarza grał ŁKS Łódź. Tym razem przy głośnym wsparciu trybuny ŁKS mierzył się z innym Beniaminkiem, Gwardią Koszalin, która to Gwardia zaczęła sezon od zwycięstwa w Pruszkowie. ŁKS był w tym meczu stroną przeważającą. 42 minuta, potężna bomba Tomasza Margola. Adrian Hartleb paruje piłkę na rzut rożny. Po zmianie stron gospodarzy kontynuowali swoje ataki. To 52 minuta. Wydaje się, że z ataku ŁKS-u nic już nie będzie, ale zobaczmy. Nabiega na piłkę Tomasz Margol. Miał tego dnia apetyt na uderzenia z dystansu były piłkarz Rakowa Częstochowa. Znów na posterunku był jednak Hartleb. Sporo dobrego do gry miejscowych wnieśli po przerwie Jewchen Radionow i Filip Burkhardt. Obaj weszli na prac gry z ławki rezerwowych. Jesteśmy w 62 minucie. ŁKS ma rzut rożny. Popatrzmy, w polu karnym piłka trafia właśnie na głowę Radionowa, a wobec strzału Ukraińca bramkarz Gwardii był już całkowicie bezradny. To pierwszy gol, jaki padł na nowym stadionie ŁKS-u w rozgrywkach na szczeblu centralnym. Pierwszy i jak na razie ostatni. Trafienie Radionowa gwarantuje podopiecznym Wojciecha Robaszka 3 punkty w starciu Beniaminków. Ani PGE GKS Bełchatów, ani Garbarnia Kraków w pierwszej kolejce nie zdobyły nawet punktu. Ci pierwsi przegrali w Stargardzie, drudzy wracali z pustymi rękami z Radomia.
Trzecia minuta meczu w Bełchatowie. Rachwał prostopadle do Giela. Ze strzałem nowego zawodnika GKS-u radzi sobie Marcin Cabaj, ale skutecznie dobija Bartłomiej Bartosiak. Gospodarzom szybko udało się więc napocząć rywali i objąć w meczu z Garbarnią prowadzenie. Goście nie zamierzali jednak w żadnym wypadku składać broni. 10 minut później Garbarnia miała rzut rożny. Krótkie rozegranie, płaskie dogranie w pole karne, a tam w zamieszaniu najlepiej odnajduje się Petar Borowicianin, który doprowadza do remisu. W drużynie gospodarzy brakowało w tym meczu m.in. kontuzjowanego Grolika czy Chwastka, który pauzował ze względu na czerwoną kartkę z ostatniej kolejki poprzedniego sezonu. Grał natomiast inny nowy nabytek GKS-u, Łukasz Pietroń, który tuż przed przerwą technicznym, precyzyjnym strzałem dał gospodarzom ponowne prowadzenie. Pietroń to król strzelców drugoligowych rozgrywek z zeszłego sezonu, gdy jeszcze w barwach Olimpii Elbląg zdobył aż 16 goli. Przenosimy się już do drugiej połowy tego meczu. 68 minuta, Piotr Giel urywa się defensorom Garbarni. Giel wpada w pole karne gości i mija Marcina Cabaja. W polu karnym jest jeszcze dwójka zawodników GKS-u. Podanie do Dawida Flaszki, który pewnie posyła piłkę do siatki. Garbarnia w końcówce próbowała jeszcze dorzucić drugiego gola, ale mecz zakończył się rezultatem 3-1. Dla Beniaminka to druga porażka, dla PGE GKS-u pierwsze zwycięstwo. Na koniec starcie w Kluczborku, gdzie grali dwaj spadkowicze z najpierwszej ligi. MKS i Znicz w pierwszej kolejce niespodziewanie przegrali swoje mecze z Beniaminkami. W Kluczborku gospodarze szybko zabrali się za ofensywę. 9 minuta, Lucjan Zieliński na lewym skrzydle schodzi do środka, dogrywa do Marcina Niemczyka. Niemczyk uderza i gospodarze prowadzą 1-0. MKS w tym spotkaniu przeważał praktycznie od samego początku. Goście na dobrą sprawę mieli w tym meczu tylko jedną groźniejszą okazję. 32 minuta, Stryjewski z prawej strony mocno centruje na głowę Kamila Włodyki. To zdecydowanie powinien być gol wyrównujący. 5 minut później znów w ofensywie MKS. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka spada przed pole karne do Pawła Baraniaka. Baraniak decyduje się na strzał. Świetnie wyciągnął się między słupkami Michał Olczak, który zastępował w tym spotkaniu pauzującego za czerwoną kartkę Misztala. Zespół Andrzeja Konwińskiego stworzył sobie w tym meczu naprawdę całą masę świetnych okazji. To jedna z nich, gdy w 79 minucie oko w oko z bramkarzem wychodził Dawid Wolny, ale trafił w tej sytuacji tylko w słupek. Nie brakowało zmarnowanych szans, ale 3 punkty zostały ostatecznie w Kluczborku. Znicz natomiast zaczyna ten sezon od 2 porażek. Tak prezentują się wszystkie wyniki, jakie padły w drugiej serii gier. GKS wygrywa z Garbarnią, w Tarnobrzegu drugi komplet punktów zgarnia Radomiak. Niespodziewanie Rozwój okazuje się lepszy od Wisły, Legionowia przegrywa u siebie z Wartą, a w Rybniku ROW pokonuje Olimpię. W starciu spadkowiczów z najpierwszej ligi MKS wygrywa ze Zniczem, Beniaminek z Jastrzębia dopisuje sobie kolejne 3 oczka. W meczu Błękitnych ze Stalą gole nie padły, a rywalizacja Beniaminków w Łodzi zakończyła się zwycięstwem ŁKS-u. Wciąż na szczycie tabeli GKS Jastrzębie. Oprócz Beniaminka z dorobkiem 6 punktów po 2 kolejkach także Warta Poznań oraz Radomiak Radom. 4 oczka mają ROW, Błękitni i ŁKS. Jeśli natomiast chodzi o dół tabeli, bez punktów póki co 4 ekipy. Legionowia, Znicz, Garbarnia i Wisła. Trzecie trafienie dołożył w tej serii gier Przemysław Kita. Zanosi się na to, że były zawodnik ŁKS-u, Krakowi czy Znicza będzie poważnym wzmocnieniem Warty w tym sezonie. Po 2 gole w tej kolejce zdobyli Przemysław Brychlik i Mateusz Żebrowski, a po jednym trafieniu Flaszka, Jadach, Leandro i Szczepan. Trzecią kolejkę rozpoczniemy w piątek od starcia w Łodzi, gdzie ŁKS podejmie MKS Kluczbork. Warta o kolejne zwycięstwo powalczy tym razem z ROW-em. W piątek zagra też inna ekipa, która jak dotąd ma na koncie komplet punktów. Radomiak zmierzy się z Rozwojem. W sobotę rewelacyjny Beniaminek z Jastrzębia zagra z Błękitnymi, natomiast Znicz zmierzy się z Gryfem. O pierwsze punkty powalczą w Puławach Wisła i Legionowia. Garbarnia postara się zapunktować w meczu z Siarką Tarnobrzeg. W niedzielę dokończenie kolejki. Stal zagra z GKS-em Bełchatów, a Olimpia podejmie Gwardię Koszalin.